Reguła ojca naszego świętego Augustyna. Niniejszy tekst reguły pochodzi z wydania krytycznego przygotowanego przez ojca Lukasa Verheyna La règle de Saint Augustin, études augustiniennes, Paryż 1967, strony od 417 do 437. Dwa zaś zdania, chociaż we wspomnianym wydaniu nieuwzględnione, zachowujemy za przyjętym tekstem Konstytucji Zakonu, zwyczajowo umieszczanym na początku. Mianowicie numer 1. Ante omnia fratres carissimi divigatur Deus, deinde et proximus, quia ista sunt precepta principaliter nobis data. I niektóre słowa w numerze 32. Quod si aliquis rem sibi colatam celaverit, furti iudicio condemnetur. Tytuły rozdziałów, jak również numeracja zdań zostały dodane w celu ułatwienia odczytywania lub cytowania. Rozdział pierwszy. Cel i fundament wspólnego życia. Punkty od 3 do 9. Zostaliście zgromadzeni w jedno przede wszystkim po to, byście zgodnie mieszkali w domu i mieli jedną duszę i jedno serce skierowane ku Bogu. Adnotacja do punktu 3. Pierwotne tłumaczenie przyjęte przez braci polskiej prowincji brzmiało: Zostaliście zgromadzeni w jedno przede wszystkim po to, byście zgodnie mieszkali w domu i mieli jedną duszę i jedno serce nastawione na Boga. Kapituła prowincjalna zwyczajna w 2012 roku zaakceptowała obecną formę. Nie nazywajcie niczego swoim, lecz wszystko miejcie wspólne, a przełożony niech rozdziela każdemu z was pokarm i odzież nie wszystkim jednakowo, bo nie wszyscy jesteście jednakowo silni, lecz raczej każdemu według potrzeby. Tak bowiem czytacie w Dziejach Apostolskich. Wszystko mieli wspólne i każdemu rozdzielano według potrzeby. Ci, którzy coś posiadali w świecie wstępując do klasztoru, niech dobrowolnie zdecydują, by to było wspólne. Ci zaś, którzy nie posiadali niczego, niech nie szukają w klasztorze dóbr, jakich nie mogli mieć poza nim. Jednakże z powodu ich słabości trzeba im udzielić, czego potrzebują, mimo że w biedzie, w jakiej się przedtem znajdowali, nie mogli mieć nawet tego, co konieczne. Oby tylko nie uważali się za szczęśliwych dlatego, że zdobyli jedzenie i odzież, których poza klasztorem zdobyć nie mogli. Niech nie zadzierają głowy przez to, że przebywają razem z tymi, do których przedtem nie ośmielali się zbliżyć, lecz niech wznoszą w górę serca i nie szukają ziemskiej ułudy, aby nie doprowadzili do tego, że klasztory byłyby pożyteczne tylko dla bogatych, a nie dla biednych, gdyż bogaci stawaliby się w nich pokorni, biedni zaś urastaliby w pychę. Lecz z drugiej strony także i ci, którzy zdawali się coś znaczyć w świecie, niech nie pogardzają swymi braćmi, którzy jako biedni wstąpili do tej samej świętej wspólnoty. Niech się starają nie upatrywać swej chwały w godności bogatych rodziców, lecz raczej we wspólnocie biednych braci. Niech się nie wywyższają, jeśli do wspólnego życia wnieśli coś ze swych zdolności i niech się nie pysznią ze swych bogactw, którymi podzielili się z klasztorem, bardziej niż by się pysznili, używając ich w świecie. Każdy bowiem inny grzech działa tak, że następne złe czyny się pojawiają. Pycha natomiast czyha również na dobre czyny, tak, że przepadają. Na cóż więc zda się rozdać swe dobra ubogim, a samemu stać się biedakiem, gdyby nieszczęsna dusza miała być bardziej pyszna przez wzgardzenie bogactwami niż przez ich posiadanie? Wszyscy żyjcie zatem jednomyślnie i zgodnie i nawzajem czcijcie w sobie Boga, którego staliście się świątynią.